Cześć kochani, koty gotowe, gotowe do spania jak zwykle, a dzisiaj będzie filmik o książkach, raz w miesiącu są książki, ale najpierw opowiem wam o czymś jeszcze fajniejszym, znaczy jeszcze fajniejszym, nie ma nic fajniejszego niż książki, ale jest, jest, jest jeszcze muzyka i przed świętami dostałam piękną, piękny prezent od Bogumiła z kanału Bogumił Rylewicz i słuchajcie, chciałam wam powiedzieć, że Idźcie, odwiedzajcie jego kanał, bo jest to genialny artysta. Robi tak piękną muzykę, tak piękną, tak porywającą. To, jest, to nie jest muzyka taka no, do skakania, do tańczenia. Jest to muzyka do słuchania i do myślenia. Naprawdę w czasach dzisiejszych takich, kiedy jest chaos, kiedy jest szybko, kiedy wszystko musi być natychmiast, kiedy jest taki pęd, Bogumi utworzy muzykę, która każe nam się chwilę zatrzymać, pomyśleć nad tym, nad naszym miejscem, tu na ziemi, nad tym, czego pragniemy, i przede wszystkim ta muzyka wyraża tęsknotę do Boga. Tęsknotę za Bogiem, tak jak powiedział święty Augustyn, nie spocznie dusza moja, aż nie odnajdzie pokoju w Pana w Panu. No teraz trochę pomyli pomyliłam, ale zawsze mi się to jest tak prosty cytat, a ja go zawsze mylę, ale to nie, nieważne. Chodzi o to właśnie. I to są dwie, dostałam dwie, przed świętami Bożego Narodzenia, dostałam dwie dwie płyty od niego pierwsza to są psalmy Bogumił Lewicz Lewicz i pomoc duchowa śpiewa tutaj Bogumił jest kompozytorem wszystkich utworów Tutaj na tej płycie i naprawdę zachęcam Was serdecznie. Jest to piękna muzyka. A druga okładka jest taka, została wydana w pierwotnie ta, ta muzyka została pierwotnie wydana w edycji Świętego Pawła w 98 roku. A tutaj ja dostałam właśnie taką, taką tutaj płytkę i piękna dedykacja jest. Przeczytam nawet Wam, Agnieszce, z życzeniami szczęścia i pokoju oraz powodzenia w dalszej działalności literackiej Bogumiur Lewicz. I tutaj właśnie jeszcze troszeczkę opisał o tym, jak to właśnie, kto jest kompozytorem, czy to on jest i, i gdzie to zostało pierwotnie wydane. Druga płyta nosi tytuł Szekina. To tutaj jest zespół Szekina, który. Zaraz Wam pokażę okładkę. Który śpiewa, szekina to jest w języku hebrajskim i w ogóle w Biblii, w ogóle w Biblii, w Starym Testamencie jest to obecność, obecność Boga. I o tym też traktuje ta płyta. Jest przepiękna muzyka, zespół śpiewa tam, jest to zespół, śpiewa, śpiewa też przepiękny głos kobiecy jest na tej płycie. Są psalmy, jest psalm 127, przepiękny. Są rozważania, jest naprawdę takie ballady. Też są pieśni takie radosne. Naprawdę polecam Wam i jeszcze raz Bogu mi udziękuję Ci ślicznie za ten prezent. A dlaczego dopiero teraz to pokazuję? Dlatego, że chciałam to ująć razem z filmikiem o książkach. Bo książki no tak po prostu pasowały do muzyki. No gdybym mówiła tutaj o zdrowym odżywianiu, to by mi to tu nie pasowało jakoś tak. No nie wiem, chciałam połączyć to z książkami, dlatego dopiero teraz. Ale powiem wam, że słucham tej muzyki wciąż i wciąż i jestem nią zachwycona i bardzo wam polecam. Może po prostu jak wejdziecie na kanał Bogumiła, to to on Napiszecie do niego, to prawdopodobnie będziecie mogli również kupić tę, te, te płyty. Ja nie wiem, to już byście się Bogu miła zapytać. Aczkolwiek ja Wam powiem, że no, chciałabym puścić tutaj kawałek takiego utworu, ale nie mogę ze względu na prawa autorskie, także nie zrobię tego. Bardzo tego żałuję, bardzo, bo chciałabym Wam zaprezentować, no ale takie są wymagania. YouTube by się doczepił, także nie mogę. Więc no to zachęcam Was, idźcie na jego kanał, subskrybujcie, bo jest tego warto, jest artysta po prostu i no, człowiek o duszy artystycznej, artysta w ogóle, o duszy artystycznej i nietuzinkowy, niebanalny, polecam Wam jego kanał serdecznie. Idźcie tam koniecznie. No, a teraz hmm, przechodzimy do książek. Do książek, które chciałam Wam zaprezentować w tym, w tym miesiącu, ponieważ Grynelka prezentuje raz w miesiącu książki i tym razem tym razem jest tutaj trylogia, jak widzicie trzy książeczki, którymi słuchajcie jestem absolutnie zachwycona. Jest to książka, są to książki pani Ewy Cielesz, powiem szczerze, że nie znam autorki, pierwszy raz mam w ręce jej książki i od razu jestem powiem wam, jestem absolutnie zachwycona jestem zachwycona bardzo serdecznie polecam polecam te książki, dlaczego? dlatego, że są mają przede wszystkim ja, jest, ja kończę pierwszy tom i powiem wam nie można się oderwać przede wszystkim fabuła jest tak niesamowicie ciekawa i tytuł to jest Córka Cieni cała trylogia nosi tytuł Córka Cieni pierwszy tom jest Siedem Szmacianych Dat i jest to historia, historia młodej dziewczyny akcja toczy się w 36 zaczyna się w 36 roku przed wojną młodej dziewczyny Magdaleny z bardzo takiego solidnego mieszczańskiego bogatego domu która zakochuje się w kelnerze zakochuje się w kelnerze i jej rodzice nie zgadzają się, oczywiście, rodzice nie zgadzają się na ślub. Oni zakochują się, no po prostu, po samą szyję, jak to się mówi. Rodzice na ślub się nie zgadzają. No i Magdalena ucieka. Ucieka i zamieszkuje taki mały domek w lesie. I dalej Wam nie powiem, nie jest to historia, nie jest to romans, nie jest to historia jakiejś... Z, no, typu harlekin, nie wiem, czy jeszcze dzisiaj takie książki są, ale w 90 latach były. Była taka seria Harlekin takich tych. Nie jest to romans, także może to czytać, mogą czytać to Panie i Panowie też. Jest książka fascynująca. A w ogóle zaczyna się tak, że grupa studentów jest w Bieszczadach, bo cała akcja zaczyna się w Bieszczadach. Nie wiem, gdzie będą toczyć się akcje kolejnych Tomów, bo jestem dopiero w pierwszym, ale powiem wam, przeszczałam w, po prostu w półtora dnia prawie całą książkę. I gdybym miała więcej jeszcze czasu, to przeształabym ją na pewno w kilka godzin, bo potrafię bardzo szybko czytać. No ale są jeszcze też inne rzeczy, więc no, nie mogłam. W każdym razie ta książka zaczyna się tak, że w Bieszczadach grupa studentów spędza wakacje i w opuszczonej wiosce, w środku lasu, opuszcza, znaczy nie w opuszczonej wiosce, w środku lasu, no tak, takiej właśnie opuszczonej wiosce, w środku lasu, o tu idzie mój mąż. Nie, nie, nie. Nie, nie. Nie, to. <grymia> Bedemu już się nie pokażę, mogę przesłać mu zdjęcie z jego młodości, jak chcecie. A dzisiaj się niechętnie pokazuje, aparat mi się części, bo się śmieje. No dobra, no proście go dalej, może się w końcu skusi. A teraz i mówi, że będzie znowu świsko, u nas jest straszna. A Barne i śtreja film? Ja a śtreja a film. On mi zawsze wchodzi w środku filmu. Mówi, że jest gładko, bo u nas jest ślizgawica. Kurczę, jest taka ślizgawica, że dzisiaj normalnie trzymałam się gałęzi, żeby przejść. No poszedł Trzymałam się gałęzi, żeby przejść przez tak ślisko. No i wyjechać nie można od nas, naprawdę. Tu na Podkarpaciu jest straszliwe, straszli, straszliwe ślisko. W każdym razie, jeśli chodzi o tę książkę, więc właśnie ci studenci są, trafiają na mały taki zapadnięty w sobie, opuszczony mały domek i w tym domku, gdzie. Wiadomo, gdzie już nikt nie mieszka. To jest domek, który kiedyś był zamieszkany w środku lasu, w Bieszczadach, i w którymś, i w tym domku odkrywają w skrzyni pamiętnik. Pamiętnik, właśnie Magdaleny. I to jest właśnie ta dziewczyna. Na ścianie wisi jej portret, pięknej kobiety. I właśnie o tym jest ta książka. Dalej o jej losach, i naprawdę serdecznie Wam polecam. Serdecznie wam polecam tę historię, ponieważ toczy się później pierwszy tom toczy się w czasie wojny. Są nie tylko Niemcy, też są banderowcy, są potworne zbrodnie na ludności polskiej. I no naprawdę książka chwyta za serce i jest też kawał historii Polski. Także bardzo bardzo wam polecam tę książkę. Książka idzie, a teraz. Chodź tutaj, kochanie. Teraz jest książka y, Shinry Yoku, zupełnie coś innego, ale książka, która jest y, związana z moimi zainteresowaniami. Y, ja będę też o tym mówić na kręcę filmik, ale y, osobno, ale chciałam Wam powiedzieć, to jest książka y, o. Kąpielach leśnych, o kąpielach leśnych, bo napisana przez japońskiego profesora, ponieważ Japończycy właśnie odkryli, odkryli coś takiego jak kąpiele leśne, bo las naprawdę potrafi leczyć. Las potrafi leczyć i to tak serio, po prostu nie to, że tak się mówi, że ojdę do lasu i sobie odpocznę, i, i tak dalej. Las rzeczywiście potrafi leczyć, potrafi łagodzić pewne symptomy pewnych chorób, i Japończycy rozwinęli właśnie taką koncepcję kąpieli leśnych. One są kliniki w Japonii, gdzie w ten sposób właśnie leczą. Ja w tej książce jest to wszystko dokładnie opowiedziane. Ja będę o tym jeszcze. Poświęcę temu specjalny filmik, ponieważ to jest moja pasja, się tym interesuje. Ja się zawsze, interes zawsze się zastanawiałam, od kiedy mieszkam tutaj na wsi, dlaczego właśnie jest tak, że ja mogę być najbardziej znerwowana. Wystarczy, że pójdę do lasu, latem jesienią i wiosną, oczywiście są to lasy też liściaste, a teraz tylko już chodzę tam, jeżeli chcę, jeżeli chcę odczuć takie. Z, y, dobroczynne skutki lasu, to chodzę tam, gdzie są iglaki, naturalnie, y, bo, y, ale, ale, ale ogólnie po prostu, w, kiedy wchodzę do lasu, uspokajam się i mogę mieć największy stres, on przechodzi. Także y, o tym jest też ta książka. Y, y, Znacznie o tym, jak ja się uspokajam, tylko generalnie. Ona potwierdza to, co ja zawsze myślałam. I teraz są przepiękne ilustracje. Polecam Wam serdecznie. Są y, Przepiękne ilustracje, absolutnie. To są parki, to są lasy japońskie. Książka przecudnie wydana na takim kredowym papierze. Napisana jest takim bardzo dużym drukiem. Nie jest, strony nie są załadowane, także można ją przeczytać dosłownie w pół dnia. No i tu akurat na tym zdjęciu nie jest las, tylko jest stres współczesnego świata człowieka w mieście. No, i tutaj lasy. Jak, jak właśnie korzystać z dobroci lasu. Um, nie tylko z lasu, ale można nawet się wybrać do parku. To jest wszystko pisane, w jaki, sposób, w jaki sposób to praktykować. Także te książki chciałabym Wam dzisiaj polecić na styczniowe wieczory. I każda z nich, jedna i druga, one się od siebie różnią, są o czymś innym, ale każda jedna i druga jest bardzo, bardzo ciekawa. Polecam Wam serdecznie, a więc odwiedzajcie Bogumiła Rylewicza Bogumiła, cudownego artystę naszego, youtubeowego naszego przyjaciela i tutaj moje koty wam mówią pa, pa. Kubuś właśnie się myje patrzcie jak się kot myje Kubulek, Kubuś Kubuś Kubulek nie ma nic cudowniejszego niż myjący się kot, prawda? Tak uspokaja. A jaki czyściutki, pucusiu, pucusiu. Felix tam dalej śpi. W piecu się pali, Renę nie chce się pokazać. No, także to by było na tyle. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. No, i pozdrawiam Was, i dzięki za suby, dzięki za lajki. Przychodźcie. Zobaczymy się w następnym filmiku. Papa! Pa.